Orot, Artur Opman. Stoliczku, nakryj się. Był sobie biedny krawiec i miał syna, jedynaka. Zawsze im się licho działo. Lecz raz przyszła bieda taka, że w chałupie nawet chleba nie zostało, ani kęsa. Cóż dopiero jajek, mleka, smacznego kawał mięsa. Więc powiada syn do ojca: pójdę, tato, w świat daleki, poza siódme lasy, góry, za dziesiąte morza, rzeki. Przecież znajdę gdzieś zajęcie, co mi da kawałek chleba. Może nawet zyskam w świecie i majątek z łaski nieba. Czule ojciec żegna syna i na drogę błogosławił. Dał talara, kij sękaty i ubranie nowe sprawił. Idzie krawczyk, wyśpiewuje, bo miał duszę rzeź. Wtem staruszka napotyka z siwą głową, z siwą brodą. Dokąd idziesz, chłopcze miły? Idę, dziadku, za robotę służbę znajdziesz u mnie. Owszem, przyjmę ją z ochotą. Poszli razem. Przez rok cały krawczyk ciężko tam pracował. Czyścił konie, pasł owieczki, ziemię orał i bronował. A gdy cały rok przeminął, starzec woła go do siebie i powiada: chłopcze miły, bardzo kontent jestem z ciebie. Dam nagrodę ci nie lada. Na ten stolik spojrzyj oto. Niby prosty on z pozoru, lecz cenniejszy niźli złoto. Bo gdy rzekniesz: nakryjże się, mój stoliczku tajemniczy, tyle potraw na nim stanie, że waść pewno ich nie zliczy. Chłopiec pięknie podziękował, mały stolik wziął za nogę i zarzucił go na ramię i w powrotną ruszył drogę. Noc go w drodze zaskoczyła, chce się przespać krawczyk młody, lecz przy drodze karczma była, a więc wstąpił do gospody. Oberżysta wnet wychodzi: czego wać pan sobie życzy? Ale krawczyk odpowiada: mam swój stolik tajemniczy, nie chcę mięsa ani mleka, bo zobaczysz, co się stanie. I wtem stolik się nakrywa na krawczyka zawołanie. Gdy to spostrzegł oberżysta, to zadziwił się ogromnie i pomyślał: a ten stolik musi dziś należeć do mnie. Więc gdy krawczyk się położył, czas nadarzył się sposobny. Oberżysta zabrał stolik i postawił tam podobny. Rano chłopiec się przebudził, woła: nakryj się, stoliczku! Lecz się stolik nie nakrywa, mimo prośby, mimo krzyku. Wraca krawczyk zasmucony do swojego gospodarza. On go nowym podarunkiem miłościwie znów obdarza i powiada: masz tu osła, to jest, chłopcze, dar nad dary. Gdy pociągniesz go za uszy, wnet posypią się talary. Krawczyk czule podziękował i znów idzie w swoją drogę. Wkrótce zmęczył się ogromnie. Nie, już dalej iść nie mogę. A tu znowu oberżysta uśmiecha się w drzwiach gospody. Proszę do mnie, bardzo proszę, niech waść wejdzie, panie młody. Mam tu jadło wyśmienite i wyborne mam napoje. Niech zaszczyci mnie jegomość, niechże wejdzie w progi moje. Do gospody krawczyk wchodzi, je i pije aż do syta.
A gdy wszystko zmiótł ze stołu, o zapłatę szynkarz pyta. Więc do stajni go prowadzi chłopiec, mówiąc: ujrzysz czary. I za uszy ciągnie osła. Wnet sypnęły się talary. Potem do snu się ułożył. A tymczasem oberżysta, wielki nic poń i ladaco, z drzemki chłopca wnet korzysta. Bierze osła cudownego i ukrywa w swej komorze. I podstawia podobnego i we wzroście, i w kolorze. Rano krawczyk ze snu wstaje, ciągnie osła, czeka cudu, lecz oślisko tylko ryczy, a talarów ani dudu. Więc znów wraca do staruszka i na dole swą się żali. Starzec torbę mu wynosi i powiada: idź z nią dalej, idź do domu, chłopcze miły. Masz tu klejnot nad klejnoty. On rozumu cię nauczy i rozsądku wielkiej cnoty. Bierze chłopiec torbę ową i znów idzie borem, lasem, aż znów ujrzał znaną karczmę wieczorowym, cichym czasem. Wchodzi, każe dać wieczerze, a gospodarz z nim gawędzi, jak daleko ma do domu i jak w drodze czas swój pędzi. Potem torbę bierze w rękę i co kryje się w niej, pyta. Na to krawczyk odpowiada: o, to rzecz znakomita, gdy się rzeknie, wyłaź z worka, mądry duchu w nim zaklęty, wnet nauczy cię rozumu chochlik w torbie tej zamknięty. Krawczyk kładzie się do łóżka. Oberżysta worek bierze, tajemnicze mówi słowa, posiąść torbę pragnie szczerze. A wtem z torby kij wyskoczy i nóż grzmocić plecy jego, a przemawiaj cudze, a nie kradnij, pilnuj swego. Strasznym krzykiem przebudzony, krawczyk z łóżka się porywa. Słucha? Zbity oberżysta oddał osła, oddał stolik, kij do worka wrócił. Chłopiec poszedł do swej chaty i wesoło w drodze nucił. A gdy ojca ucałował, to poprosił wioskę całą. Z łaski stołu czarownego ucztę sprawił im wspaniałą. Potem otwierał uszy. Każdy srebrne miał talary. Odtąd żyli już w dostatku z młodym krawcem krawiec stary.